Słuchajcie, właśnie dostałam propozycję napisania książki. Otworzyłam maila, bo jestem w pracy i otworzyłam maila, więc myślę, że proponują mi kolejną recenzję. A tu, słuchajcie, zaproponowali mi, że to ja mam napisać książkę. Jestem w szoku. Skoro już wiecie, jak wyglądała moja pierwsza reakcja na propozycję napisania książki, to teraz czas powiedzieć Wam, co było dalej. Jak się domyślacie, odpisałam na maila, którego dostałam. Oczywiście potwierdziłam chęć napisania książki, no bo to było moje ogromne blogowe marzenie. Tak, w ramach małej dygresji i ciekawostki, muszę Wam powiedzieć, że odczytałam tego maila w trakcie pracy w szpitalu tymczasowym, gdzie spędzałam wtedy bardzo, bardzo dużo swojego czasu i pamiętam tą sytuację bardzo, bardzo dokładnie, bo szykowałam się wtedy do audytu badania klinicznego, które było tam prowadzone i w międzyczasie, kiedy dostałam maila, pomyślałam właśnie, że to jest propozycja recenzji jednej z książek, a okazało się, że to mnie proponują wydanie książki. No, byłam naprawdę bardzo zaskoczona, ale jednocześnie wiedziałam od razu, że przyjmę tą propozycję, bo to było moje ogromne marzenie. No, potem podpisałam umowę, pojechałam podpisać umowę z wydawnictwem. A było to 1 kwietnia. I powiem Wam szczerze, że do tej pory trochę nie dowierzam i wydaje mi się, że to jakiś żart, ale nie, bo książka faktycznie obok mnie leży i patrzę teraz na nią, kiedy nagrywam dla Was tą opowieść. A co było później? No, później była masa, masa pracy. Oczywiście tej związanej z pisaniem, bo na początku musiałam oczywiście rozplanować to, co chciałabym w tej książce zawrzeć. Wstępny projekt oczywiście miałam już ze sobą w trakcie rozmów na temat książki, kiedy pojechałam do Warszawy. Natomiast później musiałam to rozwinąć, podzielić na podrozdziały, no i usiąść do pisania. No a musicie wiedzieć, że pisanie książki to nie jest łatwa sprawa i to nie jest tak jak niektórym się wydaje, jak pokazują często na Pinterestie czy na Instagramie, że to jest takie przyjemne, relaksujące i no, można to robić nawet na plaży. No, pewnie można, bo to nie jest problem, ale no powiem Wam, to było wyzwanie, zwłaszcza kiedy ma się pracę zawodową. No ja na początku starałam się pisać książkę po kolei, ale po kilku miesiącach okazało się, że to w sumie nie zdaje u mnie. Nie ma u mnie racji bytu, nie zdają mnie sprawdzianu, bo po prostu pisało mi się wtedy trudno. I mniej więcej w okolicach wakacji, w okolicach czerwca, postanowiłam, że będę na pisanie książki przeznaczać około 2 godziny dziennie, ale będę pisać to, na co, ten, te rozdziały, na które mam w danym momencie ochotę. I przyznam, że to była dobra opcja, bo faktycznie pisanie szło mi dobrze. Chociaż no, muszę przyznać, że były wzloty, ale były też spadki tego nastroju, o czym zresztą sami zaraz się przekonacie. Każdy projekt ma taki moment, w którym jesteś już tak blisko od celu. A jednocześnie już totalnie ci się nie chce. Ja jestem na takim etapie. Zostały mi jakieś 2-3 rozdziały. A ja już nie mogę na to patrzeć. W zasadzie to nie wiem, czy mogę mówić nawet o 3 rozdziałach, bo jestem w trakcie jednego, drugi będzie bardzo, bardzo krótki.
Został mi jeszcze tylko taki jeden konkretny, porządny rozdział. Patrzę sobie tam do góry, bo to mam rozpiskę. W dodatku mam 2 dni do końca deadline'u. Jesteśmy umówione z wydawcą, że oddam książkę do końca roku. A dzisiaj jest 29 grudnia. Ja wiem, że się wyrobię. Wiem też, że mogłabym przełożyć ten termin. Poprosić o przedłużenie o tam parę dni, bo to byłaby dosłownie kwestia tygodnia. Gdybym chciała, ale... Pierwsze, bardzo, bardzo, bardzo już nie chcę tego czasu przedłużać, bo chcę to skończyć jak najszybciej, bo już nie mogę na to patrzeć w tej formie, kiedy muszę usiąść i pisać. A po drugie, potrzebuję mieć w głowie takie zamknięcie sprawy przed nowym rokiem. Pomarudziłam, pomarudziłam. Się napisać dalej. Czekaj, żeby nas oboje było widać, to się muszę... O! Pijemy szampana, bo skończyłam książkę. Już otwierasz? Ja? No, jej! To ja mam powiedzieć. Czekaj, to wiesz co, może w tam, bo tutaj się boję, że zalejemy komputer, wiesz? To idziemy. Idziemy. Nie, wyżej będzie z hukiem. Perfekcyjnie! Idealnie. Gratuluję, Myszko. Ja gratuluję i sobie, i tobie, że wytrzymałeś ze mną te 9 miesięcy. No, to za sukces książki. Smakuje koniec ciężki. Jest słodko-gorzki, wyobraź sobie. No. Tęsknię za tym, w końcu znam to od pół roku, nie? Od 9 miesięcy, ale tą pracę od pół roku. Książka napisana, no i co dalej? Dalej była kolejna część pracy, tym razem związana z rekonstrukcją przyżyciowego wyglądu twarzy na podstawie czaszki, którą stworzyłam specjalnie na potrzeby książki. I to także było bardzo, bardzo, bardzo czasochłonne zadanie. A ja jeszcze w tamtym czasie byłam mocno obciążona pracą zawodową. No i wykonywałam tą rekonstrukcję na raty. Dodatkowo jeszcze wykonywanie tej rekonstrukcji na moment przerwała mi moja choroba, bo po drodze zachorowałam. I no, mówiąc szczerze, to wysłałam zdjęcia rekonstrukcji dosłownie na dzień przed momentem, w którym musiałam oddać wszystko, łącznie ze zdjęciami, do wydawcy. I udało się. Wykonywałam rekonstrukcję manualną metodą Manchester, czyli metodą, która jest najbardziej popularna. Efekt oczywiście możecie zobaczyć w książce, tam są wszystkie zdjęcia. A co było później, bo to nie był koniec pracy nad książką. O matko, słuchajcie, redaguję książkę. Jestem już to, że jest naprawdę ostatni z ostatnich etapów, bo książka jest już napisana, była w korekcie. I teraz dostałam ją z uwagami redaktorki chyba. Znaczy, nie chyba, w sensie musiałam się zastanowić, czy redagowała tą książkę kobieta, czy redagował ją mężczyzna. Redagowała kobieta, więc redaktorki. I słuchajcie, to jest najtrudniejszy etap chyba. Myślałam, że najtrudniejsze jest pisanie, a jednak nie. Pomyliłam się, najtrudniejsze jest redagowanie. Chociaż pewnie, jak przyjdzie sobie do zatwierdzenia tytułu i paru innych rzeczy, to będzie jeszcze trudniej. Biorę to pod uwagę. Słuchajcie, dostałam tytuł książki!
Dostałam już potwierdzenie od wydawnictwa, jaki ma być tytuł. I no, jestem zachwycona. No, po prostu... Dokładnie taki, o jakim... Nie myślałam, ale o jakim marzyłam. O, może w ten sposób. No, ten tytuł jest po prostu perfekcyjny. Naprawdę perfekcyjny. No dobra. Teraz czas Wam powiedzieć, jak to się skończyło. No, a skończyło się tak, że trzymam właśnie w ręku egzemplarz mojej pierwszej książki. Zbrodnie zapisane w kościach, tajemnicy antropologii sądowej. No, jestem mega dumna. Mega dumna i bardzo się cieszę, że udało mi się skończyć książkę. No, to jest 300 stron wiedzy. Oczywiście do każdego z rozdziałów jest bibliografia, żebyście też mogli wiedzieć, skąd ja się tego nauczyłam, skąd czerpię wiedzę. Ale też dla tych z Was, którzy chcieliby może rozwinąć trochę temat i sięgnąć głębiej, no to jest zawsze dobry wstęp do tego, żeby poszukać innej literatury w tym temacie. Co jeszcze? Okładka. No, okładka jest przepiękna. Bardzo się cieszę, że udało się tak może troszkę nawiązać nią do tego, co piszę na blogu, czyli do tego, jak staram się przedstawiać tam treści w taki bardzo przystępny sposób z nawiązaniami do popkultury, bo przecież od bloga wszystko się zaczęło, więc jestem niesamowicie szczęśliwa, że ta okładka, no taka jest moim zdaniem. No jest piękna. No, znajdziecie tutaj 300 stron wiedzy, opinię biegłego sądowego, która została napisana oczywiście na potrzeby książki, więc sytuacja została tutaj zaaranżowana. Zobaczycie też zdjęcia z wykonywania rekonstrukcji przeżyciowego wyglądu twarzy na podstawie czaszki, też specjalnie na potrzeby książki, i zobaczycie jej efekt finalny. No, trochę tutaj napisałam, bo jest tutaj o antropologii sądowej, troszkę też wspomniałam o entomologii, o palinologii, o botanice sądowej. Także to wszystko tutaj znajdziecie. Trochę o trupich farmach i wyjaśnienie, dlaczego chciałabym na niej pracować, albo chociaż zrobić tam jakiś staż, chociaż przez chwilkę być tam, żeby się czegoś nauczyć. No, powiem Wam tak, jestem niesamowicie wdzięczna wydawnictwu Muza i wydawnictwu Muza Shadows za to, że pozwolili mi, chcieli wydać moją książkę. Jestem też bardzo wdzięczna mojej wydawczyni, pani Basi Czechowskiej, za to, że wydała, w zasadzie, że znalazła mnie i zaproponowała mi wydanie książki. No. A co więcej? No po więcej musicie sięgnąć po książkę właśnie. I z niej dowiecie się wszystkiego. Dowiecie się też z niej, jak to się stało, że zostałam antropologiem. Powiem Wam szczerze, że sama w to do tej pory tak trochę nie wierzę, że to już za parę dni premiera. Więc już 17 maja będziecie mogli dorwać tą książkę w Empiku stacjonarnie, w księgarniach stacjonarnej generalnie. A już teraz możecie ją kupić na przedsprzedaży w Empiku. Link oczywiście do książki zostawię Wam na dole, żebyście wszystko mieli w jednym miejscu. No i cóż, mam nadzieję, że do zobaczenia w księgarniach.